Dzień dobry Państwu, teraz w piątek wczesnym rankiem, chociaż dzisiaj w przypadku sklepów budowlanych i meblowych bardzo ruchliwy to poranek. Sklepy zostały od wczesnego ranka otwarte. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę Państwu, od jutra obowiązywać będzie lockdown właśnie dotyczący tej branży. Po raz pierwszy, od kiedy właśnie obostrzenia zostały przed ponad rokiem włączone do naszego życia, będą właśnie tego typu placówki zamknięte, te o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Przypomnę, że to nie jedyne obostrzenia, bo do 9 kwietnia te nowe dotyczyć będą m.in. tego, co będzie działo się w kościołach i placówkach handlowych, powierzchnia powyżej 100 metrów kwadratowych. Tam limit jednej osoby na 20 metrów kwadratowych, dotychczas było to 15. Przypomnę, zamknięte będą znów salony fryzjerskie, kosmetyczne. No i bardzo ważna społeczna rzecz, która dotyczyć będzie od przyszłego tygodnia zarówno rodziców, jak i dzieci. Mowa o żłobkach i o przedszkolach. Te zostaną zamknięte, z wyjątkiem oczywiście dzieci służb medycznych i służb mundurowych, czyli to, co już kiedyś także obowiązywało w czasie lockdownu. No i ważna rzecz dotycząca sportowców, niestety także obiekty sportowe zostaną częściowo zamknięte, ograniczona będzie ich działalność do uprawiania sportu zawodowego. To te najważniejsze obostrzenia, które zostaną wprowadzone już od jutra do 9 kwietnia. Przypominamy, że wcześniej przecież także i nadal obowiązywać będą obostrzenia dotyczące zamknięcia hoteli, kin, teatrów, muzeów, drogerii, salonów prasowych, saun, solariów, kasyn, siłowni czy klubów fitness. To wszystko nadal nas obowiązuje. Tak samo jak obowiązuje nas nadal, przypominam, chodzenie w maseczkach, zachowywanie dystansu, czyli te minimum 1,5 metra. No i czekają nas zapewne także już niebawem też nieco inne święta. No już jesteśmy do nich przyzwyczajeni, że będziemy je spędzać w ograniczonej liczbie uczestników, czyli w rodzinnym gronie. To te najważniejsze obostrzenia, które zaczynają panować. No i przypominamy także te wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe powyżej 2000 metrów od jutra zostaną także zamknięte. Natomiast otwarte będą hurtownie i składy budowlane.